Powrót do szkoły. Cześć. O, cześć. No i co? Fajnie miałaś na wakacjach? Tak. Bo my jechaliśmy w góry. O, a ja do Turcji. Ale fajnie. I co? Była ciepła woda? Tak. No. O, chyba pani zaraz zacznie mówić. To siedźmy. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Wróciliście już do szkoły, więc teraz będą się odbywać lekcje. Więc tak, najpierw zaczniemy od czegoś łatwego. Będziemy mówić, gdzie byliśmy bądź byłyśmy na wakacjach. Dobrze? Ale super, będę mogła powiedzieć, że byłam w górach. A ja że byłam w Turcji i były lodowate wody. A wiesz, jakie były? No. Guma balonowa, Nutella i Oreo. Przepraszam. Ja też inne. Możecie teraz już słuchać Sylwiu i Julko. Tak, proszę pani, tylko sobie mówimy już, gdzie byłyśmy na wakacjach, jaki był smak lodów. Tak. Dobrze. No to najpierw... To bym zapomniała. Obecność. Dobrze. To pójdę do komputera i sprawdzę. Tak. Najpierw jest tak. Klara. Jestem. Stella. Obecna. Mateusz. Jestem. Adam. Jestem. Julka. Jestem. Sylwia. Obecna. Hania. Jestem. Zosia. Obecna. Dobrze, to chyba już wszyscy, prawda? Tak. Dobrze, no to zaczniemy. Więc najpierw może jak tutaj dziewczynki się niecierpliwiły, to może one zaczną. Dobrze. Sylwiu... O, pociąg jeździ. No. No, Sylwiu, zacznij proszę. No bo ja byłam z koleżanką, taką co nie chodzi do naszej klasy ani do naszej szkoły, z rodzicami i z jej też. Byłam w górach. O, a wspinałaś się? Tak, wspinałam się. I co, umiesz jeździć na nartach? Tak, umiem, było bardzo fajnie. No dobrze, to może teraz Julka, będziemy jechać po kolei. O, no dobrze, bo ja byłam w Turcji. O, bardzo ładny kraj. Też kiedyś byłam w Turcji. Dobrze. No i co tam widziałaś? Dużo fajnych rzeczy. Na przykład poznałam się z nową koleżanką. I ta moja nowa koleżanka przytrafiło mi się, że ona jest w Polsce mieszka. Że chodzi ci, że jest z Polski. Tak. I ona tam przyjechała w tym samym czasie, co ja. I poznałyśmy się ogólnie jako przyjaciółki. Dobrze. To teraz, bo jutro sobie tak dokładnie powiemy. No to teraz może... O, i w ogóle ten, kto nie chce, niech nie opowiada. Dobrze, to niech rękę podniosą ci, co nie chcą. Ja chyba nie chcę. Ja też nie. Dobrze. O, nie chcę Hania i nie chcę Mateusz. Dobrze, no to tak, teraz Zosia. Gdzie byłaś? Szybko nam opowiedz jakieś drobiazgi, jakie były fajne rzeczy. Ja byłam w Rosji. O, bardzo fajnie. Dobrze. No i co tam porabiałaś? Tam po prostu szłam do jakiegoś sklepu i zobacz,
i zobaczyłam jakąś dziewczynkę, która też była żyrafą i z nią się zakolegowałam. Dobrze. Adam, proszę pani, ja chyba też jednak nie chcę. Dobrze. No więc przechodzimy do... A ja? Tak, zaraz, Stello. Do Klary. Szybko. Ja byłam nad Morzem Bałtyckim. O, bardzo fajnie. Ale jest fajnie. No, wiem. I było tam morze, było w miarę ciepło. Też czasem padał deszcz. I tam też sobie znalazłam przyjaciółkę. Dobrze. A, czyli prawie każdy znalazł przyjaciółkę sobie? Tak. Jeszcze tylko Stella. No dobra. Bo ja byłam tam, no jak to jest ten kraj? A, w Ameryce Południowej. To bardzo daleko. Tak mi się wydaje. Mogę jeszcze sprawdzić na mapie później. No dobra. No. I co? Fajnie było? Tak. Ale ja pytam Stelli. Ach, zapomniałam, że to Stella. Stello? Tak, było bardzo fajnie. Też znalazłaś sobie koleżankę, czy co? Tak ciągle ja chcę mówić. Proszę, możesz nie przeszkadzać, Zosiu? Dobrze. Ja znalazłam sobie przyjaciółkę, chociaż jeden dzień była dla mnie taka, no powiedzmy, pół na pół. Dobrze. No to tak, każdy już opowiedział. Zyń, zyń, zyń. O, dzwonek, przerwa. Oj. Proszę pani, butelka ci spadła. Tak, wiem. Przerwa. Jej, super. Nareszcie mogę w końcu coś zjeść. A ja też coś zjem, ale pójdę na kanapę. Tak, można chodzić. Dobra. Okej. Jeszcze zobaczę, czy nikt mi SMS-a nie dał. Dobrze. Dobra, nikt mi nie dał. To pójdę jeszcze. Pakuję. Pakuję się. Dobrze, gdzie jest moja pomadka? Ta butelka nie chce się zmyć. Dobrze, mam swoją pomadkę. Mam. Teraz ja. Ja tutaj. Laptop. O, picie. Pyszne. Czekoladę sobie później zjem. Jak będę już... Jak będzie już bardziej dzieci, późno. Za 3 minuty koniec przerwy. O nie, trzeba się śpieszyć. Ojeju. Dobra. O, dobrze, że zabrałam sobie marchewkę. W sumie to po co idzie? Dzieci. Marchewka. Uwielbiam marchewki. I oczywiście... Okej. Okay. Pyszne było. Dobrze, dzieci, koniec przerwy. Wyjmujemy długopisy. No. I będzie kartkówka. Siadaj już. Dobra, tylko słoik mam długopisu. Pożyczę ci. I mam nożyczki, no tak. Ja będę tam szukać, chociaż nie. Sypię torbę. Dobrze. Kałaczki, no zaczynamy. Rozdaję kartki. O, mam długopis, mogę ci pożyczyć. I też mam nożyczki. Dzięki. Hej, Sylwia, tak? Pożyczysz nożyczki też? Dobrze. Więc każdy niech tutaj napisze. Jaka pogoda była na wakacjach? Słońce, to znaczy, że było ciepło. Chmura, to znaczy, że było pochmurnie. Tak, zaraz. Chmura z deszczem, to znaczy, że padał deszcz. Dalej. Dobra. Nie było chmura z deszczem, bo nie padało. Dzięki. Dobrze, teraz Julka.
U mnie nie padało, Sylwia, tylko było cieplutko. To znaczy, nie Sylwia. Ojejku, już mi się każdy myli. Zosia. Dobrze, Zosiu, pisz szybko, bo cała klasa czeka, zaraz nam się lekcje kończą. Nie było. Dobra. Tak średnio. To ja chociaż napiszę, dzięki. Ale możesz. Okej. Okay. Dzięki. Nie wiem dlaczego, ale prawie każdy Klara zapomniał tego długopisu. Ja to dzięki. Masz Stella. Dzięki. Prosty Stello. Ci co, nie chcieli mówić, też muszą napisać. Ty masz. Dobra. Dobrze. Okej. Masz. O, koniec lekcji, dzieci. Trzeba się już pakować. O, dobra. Chociaż było tak fajnie. Oj, bym ci zawrzał. To wcale nie jest telefonu. Dobrze. No to już możecie iść. Dobra, my jeszcze zostaniemy. Tak, bo wy macie zajęcia jeszcze. Idę. Ja już jadę na deskorolce. No to pa! Pać.